Halo widzowie, dogrywam to bez kamerki, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, ale jak widzicie teraz na ekranie wyświetla wam się pewien link i grafika. Ponieważ mam dla was smutną informację, dlatego też nie pokazuję twarzy, bo boję się waszej reakcji. Już nie będzie streamów na YouTubie. Postanowiłem, że wszystko przeniosę na Twitcha z tego powodu, że dzięki temu, że streamuję na Twitchu, mogę streamować częściej, ponieważ tutaj wieczorami wrzucam często odcinki, a też jakbym chciał sobie wieczorami odpalić streama, to tutaj na YouTubie nie mogę, ponieważ no tak jak mówię, są odcinki i to się troszkę gryzie, a myślę, że Twitch teraz staje się dosyć bardzo taką platformą, która po wielu latach wraca do bardzo żywych i wielu twórców tam jest, no to myślę, że wy również coraz większej ilości macie założone tam konta, więc zachęcam do tego, żebyście wbili, założyli tam konto, no i wraz ze mną posiedzieli sobie na streamkach, które są myślę, że dosyć spoko. Tam będziemy sobie grali na serwerku, o którym mowa pod koniec odcinka, który teraz będziecie oglądać, więc ja nie przedłużam i teraz będzie wstęp przed intrem i dopiero później intro, więc co teraz intro? No nie, no po prostu teraz... cięcia. Dobra widzowie, niech wam będzie. Było dużo łapek, więc postanowiłem, że pogodzę się z Dave'em. Ale uznałem, że nie można tego zrobić byle jak, że nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił tego w wyjątkowy sposób, więc postanowiłem zrobić mu ostatnią pułapkę, w którą on wpadnie, przy której prawdopodobnie zginie, no ale to będzie powód do tego, że ja mu powiem, dobra, to był ostatni prank, godzimy się, mam nadzieję, że się na to zgodzi, że będzie okej. No zobaczymy w każdym razie, jak to wyjdzie. Chociaż, jak tak teraz myślę, to nie powinien chyba przy tym zginąć, bo no TNT chyba nie jest w stanie zabić, aczkolwiek nie jestem pewien, zobaczymy. W każdym razie poproszę was tylko jeszcze o to, żebyście zostawili łapkę w górę i napisali jakiś komentarz, na przykład jaki chcecie inny prank, żebym zrobił na przykład na kimkolwiek z Palionowa, i ja postaram się coś takiego dla was nagrać. Jak widzicie, mikrofon miałem wcześniej tu ramię, a teraz mam tu. Tak o, czasem trzeba robić małe zmiany, żeby po prostu nie było nudno. Ja nie przedłużam, zapraszam do odcinka, walimy intro. Poszło. Jak widzicie, jestem na Palionowie, jestem u siebie na chacie tradycyjnie, ponieważ tutaj w tym miejscu mam przygotowaną skrzynkę, która posiada wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby wykonać właśnie ten troll. I może już część z was wie, o co w tym chodzi, może część z was nie wie, ja wezmę sobie tą skrzynkę, bo może nam się też przydać. Ale polega to na tym, że po prostu co jest? Półpłytka mi nie chciała zadziałać. Dobra, nieważne. Polega ten prank na tym, że po prostu będzie jedno TNT, które będzie uruchomione tutaj skrzynią pułapką. No i w ten sposób Dave wpadnie w taką dużą dziurę, a na dole ten TNT wybuchnie, więc tam na dole nie może być żadnych informacji, ale jak on tam wpadnie, to my się ujawnimy, pokażemy mu się i po prostu z nim pogadamy. Go aktualnie nie ma na serwerze, więc ja zrobię to teraz, później zrobię cięcie i wrócę dopiero w momencie, kiedy już zobaczę, że on jest na serwerze i kiedy będę mógł zrobić ten prank na nim przeprowadzić, więc mam nadzieję, że nam się to uda. Musimy pójść przede wszystkim na pustynię, ponieważ potrzebujemy mnóstwo piasku, dlatego też mam łopatę, żeby po prostu tą łopatą skopać dużą dziurę 5 na 5. Chyba na 5 w dół też, nie wiem, zobaczymy na jak bardzo głęboko, to w sumie chyba nie ma większego znaczenia. No ale potrzebujemy zrobić dziurę. Myślę, że tutaj to będzie takie bardzo optymalne miejsce, żeby za daleko nie trzeba było iść. Więc po prostu przechodzimy do kopania i uwaga. Kopiemy taki tutaj dół, 4, 5, coś takiego. To nam w zupełności wystarczy. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, kto już się spodziewa, jaka to jest pułapka. A kto nie wie, no to będzie miał niespodziankę. No ale dobra, czekajcie, zróbmy tak, żeby tutaj... Wow, co to są za cofki dziwne? O, ale dziwne, dobra, nieważne. W każdym razie... To jest nawiedzone. Nie mam niestety pochodni, kurczę, szybciej by to poszło z pochodnią. No ale niestety musimy wytrzymać tym tak jak mamy i skopać, ale to i tak nie jest mega dużo, więc w sumie to zaraz to będziemy mieli. W każdym razie polega to na tym, że na samym środku tej dziury będzie TNT, które zostanie uruchomione i cała ta powierzchnia zapadnie się w dół. Jedno TNT nam jest potrzebne, więc to jest... O kurczę, tu to już w ogóle to pójdzie mega szybko. Wow, ten mój killow jest zabójczo szybki, dobra. Zróbmy tak. O nie, rozwaliły mi się te schody. Ale dobra, to jest mało ważne to jest. Skopmy jeszcze jeden w dół. Tu też, tak, okej. Okay. Jeszcze jeden w dół, czy więcej nawet? Ile my już tego mamy? Wow, jak ja stoję w miejscu, to jest naprawdę, to jest tak szybkie, że ja się sam boję tego killowa, naprawdę. Mamy... To nam chyba powinno wystarczyć, jak tak teraz myślę, ponieważ to już jest... Chociaż dobra, skopmy jeszcze jeden, jak już tutaj zacząłem robić ten jeszcze jeden, no to niech już będzie ten jeszcze jeden w dół. To większego znaczenia nie ma, bo pułapka tak naprawdę nie musi być taka wysoka. No ale dobra, i teraz tak, mamy wodę na szczęście, więc wyjdziemy sobie w ten sposób, dlaczego mielibyśmy coś tutaj psuć. I robimy bardzo prostą rzecz. Najpierw musimy postawić sobie tutaj dwa kobla, o, w ten sposób. Teraz bierzemy sobie tutaj TNT i rozwalamy te dwa kobla. Dobra, super. Nie, no mi jest smutno, jak ja nie mam moich itemów, więc musimy zabrać to. Ja mam, to jest takie moje zboczenie w Minecrafcie, że jak ja widzę, że leżą itemy, to wolę je wziąć i wyrzucić do lawy, niż żeby tak leżały. Czuję się z tym źle. Dobra, i uwaga, i stawiamy tutaj tabliczki.
O, tutaj tak. Okej, okay. Teraz stawiamy tu od boku. Tu od boku. Syn Baliona wszedł właśnie na serwer. Jest ryzyko, że Dave zaraz może też wejść, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, stawiamy tu wszędzie te jak to się nazywa? Tabliczki. I teraz tak, te tabliczki właśnie dlatego są takie wybitne, ponieważ one są wszystkie jakby uzależnione od TNT. Kiedy to TNT się rozwali, to te wszystkie tabliczki się również rozwalą. I w ten sposób mamy przygotowaną świetną pułapkę na Dave'a, dzięki której on wpadnie do środka, a nie będzie się totalnie spodziewał tego, ponieważ to jest taka właśnie wybitna pułapka. I teraz czekajcie, tu jeszcze, tu i tu i tu. I mam nadzieję, że to będzie to. Czekajcie, to nie, potrzebujemy zwykły piasek. I teraz tak, stawiamy to tutaj. Zostawiamy ten na środku na razie, żebym wiedział, gdzie jest to TNT na pewno. Okej, okay, w ten sposób. No i tu stawiamy to i tu stawiamy skrzynię, pułapkę. I to już jest wszystko, co potrzebujemy, więc w tym momencie ja robię cięcie, idę się gdzieś schować i po prostu... A nie, czekajcie, bo ja jeszcze muszę dać książkę do domku Dave'a, żeby on wiedział, że ma szukać skrzynki na pustyni, że tam coś jest dla niego, więc lepiej, żeby on to widział. Dobra, uwaga, jestem już w domku Dave'a, więc tutaj gdzieś musimy dostawić tą tabliczkę, znaczy skrzynkę z książką. I do książki napiszemy tak: szukaj skrzynki na pustyni. Tam jest prezent. Dobra, coś takiego. Zostawiamy tą książkę tu i czekamy, aż Dave wejdzie na serwer. Jeśli gdzieś tam skampie przy tych drzewach i po prostu jak on wejdzie, to będziemy obserwować, zobaczymy, czy uda nam się go nabrać na to. Mam nadzieję, że tak. Dobra, uwaga, jest Dave na serwerze, jak widzicie, chodzi tam gdzieś koło domku, zaraz powinien zauważyć tą skrzynkę. Dobra, wszedł do tego pomieszczenia, zauważył skrzynkę chyba, czy zauważył, zatrzymał się tam, więc na pewno zauważył skrzynkę. Czekałem trochę czasu na niego, ale dobra, jest dobrze. Czy on teraz pójdzie faktycznie, jest, ma tą książkę, idzie, mam nadzieję, że otworzy tą skrzynkę, i jak on to otworzy, to normalnie z nim gadamy, przepraszamy go, mówimy, że już koniec tej dramy, że to jest niepotrzebne i tak dalej. Dobra, on tam poszedł gdzieś od boku. Ja muszę ciągle iść za nim, bo ja muszę to widzieć, jak on to będzie otwierał. Więc musimy szybko pójść tam, bo o kurczę, co jest? Jakoś się zbagowałem. Dobra, mam nadzieję, że on nie otworzy tego tak szybko, tylko na moich oczach zdąży. Czekaj, gdzie on jest? Czekajcie, bo go zgubiłem. Dobra, biegnie po prostu w stronę skrzynki, on ją powinien znaleźć. Dostał jasną informację. O nie, dostał informację, że na pustyni, to on nie będzie wiedział, że to koło tego posągu chyba. Ale dobra, mam nadzieję, że tu gdzieś przyjdzie. Ja tutaj stoję gdzieś w krzakach. Czy on gdzieś idzie? Nie widzę go nigdzie, to jest tragedia. O, jest tu już! No jest tam ta skrzynka. Nie, to nie ta skrzynka. To może mnie zobaczyć. Ajajaj, dobra. Chyba nie widział. Dobra, nie zwróci na mnie uwagi. Dobra, pozdro. Dobra, będzie otwierał tę skrzynkę. Uwaga, jak zadziała to? Zadziałało! Ale poszło. Wow. Ale dobry prank, co? Dlaczego mnie prankujesz? Nie, to był ostatni prank w celu... to był prank przeprosinowy. Ja. No, David, już nie ma sensu, patrz, aż ci rzucę bloki, żebyś miał z czego wyjść. Albo no, ale nawet, to pomożesz albo, mi stąd wyjść? No to masz, wypłyń se wodą. Halo! Pomóż! No... Jestem w jaskini. No to wyjdź, już ci wodę rozlałem. Dobra. David. Dzięki. Koniec tego, koniec już tej kłótni, bo to było zbyt męczące już. To dla ciebie. Dzięki. Jestem za, szefie! Walić przeszłość, jest teraźniejszość. Dobra, to jest ja... Jest pięknie. Burnior House, no, może być. Wow. Burnior House. Dobra. Nie, no dobra, jest tak. Pogodzenie, ale z tej okazji musimy wam też powiedzieć pewną informację. Ponieważ wraz z Davikiem i z innymi osobami z Palionowa postanowiliśmy zrobić dla was serwer, o który prosiliście już, czyli serwer na modach. Niestety jeszcze to nie jest serwer dla was, na którym wy byście mogli pograć, ale jest to serwer, który chcieliście, żeby wrócić troszkę do tego, co było na Palionowie. To oczywiście nie jest Palionowo, ponieważ ta seria będzie na naszych kanałach na Plusie, więc tam serdecznie zapraszam do mnie i do Davika, linki są w opisie. Tam będziemy nagrywać tą serię, będziemy sobie grać i tak dalej, po prostu na tym serwerku. Myślę, że nie wiem co więcej mam powiedzieć na ten temat, po prostu będziemy sobie grali po prostu na serwerku minecraftowym z modami, jest tam 200 modów, więc to jest naprawdę ogromna paczka, więc mam nadzieję, że wam się spodoba, no i tyle. Aha, i jeszcze bardzo ważna sprawa, ja muszę to powiedzieć teraz, to jest troszkę taka smutna informacja, widzowie, już nigdy nie zrobię live'a na YouTubie. I jest to smutna informacja.
ale jest szczęśliwy koniec drugi tej informacji, ponieważ streamy będą na Twitchu, więc zapraszam was serdecznie, link jest w opisie. Tam będziemy sobie grali również na tym serwerku Minecraftowym właśnie na modach. Na Palionowie nie będziemy tam grali, ale będziemy grali na tym serwerku na modach, więc zachęcam was na wszystkich do tego, żebyście wbili i po prostu pograli z nami. Dzisiaj możliwe, że pojawi się już pierwszy live z tamtego serwera, więc zachęcam, jeżeli ktoś chce zobaczyć przedpremierowo, jak to wygląda, no to niech tam wbije. Chociaż premiera tego serwera już jest dzisiaj w sumie na kanale Paliona, tam możecie zobaczyć odcinek, jak wyszedł. Nie, Paweł jutro wrzuca. Paweł jutro? A, to ty dzisiaj wrzucasz, ja tak? Dzisiaj. To tak, u Dave'a jest dzisiaj. No, a u Pawła, czyli... Czyli wiadomo wszystko. Linki wszystkie są w opisie, ja nie przedłużam. Pozdro! Widzimy się na Twitchu, na live'ach i na plusach na tej drugiej serii. A tu Palionowo tradycyjnie wszystko zostaje tak, jak było. No i ogólnie to życzę wam miłego wieczoru i pozdro, bo ucięło mi znowu nagranie, ponieważ mam problemy z programem. Trzymajcie się, buziaki.